W dzisiejszym odcinku sprawdzamy, gdzie taniej kupić iPhone'a SE. Zapraszam do oglądania. Na początek, standardowo na moim kanale, sprawdzimy sobie oferty na Allegro, sortujemy cenę od najniższej, stan telefonu jako nowe i opcja kup teraz. Jak widzimy, iPhone te zaczynają się od kwoty 997 zł, niemniej są to telefony z Singapuru, przesyłka z zagranicy, takie telefony nas nie interesują. Chcemy kupić telefon z polskiej dystrybucji. Następne aukcje zaczynają się od kwoty 1199 zł, niemniej są to telefony prawie nowe, czyli używane. Telefony całkowicie nowe zaczynają się od kwoty 1250 zł. Są to telefony z 16 GB pamięcią. Telefony z pamięcią 32 GB zaczynają się od kwoty 1349 zł. Kolejną stroną standardowo będzie Ceneo. Za 16 GB wersję przyjdzie nam zapłacić niecałe 1300 zł, a o 100 zł więcej kosztować będzie wersja 32 GB. Na oficjalnej stronie dostaniecie tylko wersję 32 GB i będzie ona kosztować 2149 zł. Wersja 128 GB nie interesuje nas. Dla porównania sprawdziłem również, ile ten telefon kosztowałby na AliExpress. U mnie na kanale możecie znaleźć poradnik, jak kupować na AliExpress, na co zwrócić szczególną uwagę. Odsyłam Was tutaj, gdzieś w górze ekranu pojawi się odnośnik. Taki telefon na AliExpress będzie kosztował około $250. Na końcu podliczę wszystkie opłaty, które będą z nim związane. Przejdźmy sobie teraz do operatorów oferujących te telefony na abonament. Pierwszą stroną będzie T-Mobile. T-Mobile posiadał wersję 32 GB, niemniej na tą chwilę nie jest ona dostępna. Jest dostępna wersja 120 GB, ale ona nas nie interesuje. Kolejną stroną będzie strona Play'a. Play oferuje w swojej ofercie iPhone'a 32 GB. Wszystko podliczymy sobie w podsumowaniu, która opcja abonamentu będzie najtańsza. Kolejną stroną jest strona Orange. Orange niestety nie posiada tego telefonu na tą chwilę w swojej ofercie. Ostatnią stroną, którą sprawdzałem, była strona Plusa. Tutaj ku mojemu zdziwieniu Plus nie miał żadnego iPhone'a w swojej ofercie. Nie wiem za bardzo, z czym to jest związane. Próbowałem szukać w internecie, że Plus wycofał swoje oferty wszystkie iPhone'y. Niemniej takiej informacji na tą chwilę nie znalazłem. Będę Was na pewno informował o tym na moim kanale. A więc podsumowując, na Allegro iPhone'a 16 GB dostaniecie za kwotę 1249 zł, 32 GB za 1349 zł. Na Ceneo 1299 zł za 16 GB, 1410 za 32 GB. Na AliExpress ten telefon będzie kosztował $250, co w przeliczeniu na złotówki daje 915 zł i po doliczeniu 23% VAT-u wyjdzie Was około 1125 zł. Na oficjalnej stronie iPhone'a wersji 16 GB nie dostaniecie. Wersja 32 GB kosztować będzie 2149 zł, jest to najdroższa oferta. T-Mobile na abonament dostępna jest tylko 128 GB wersja. Play w abonamencie 24 miesiące, zapłacicie razem za abonament i telefon sumarycznie 2829 zł w skali 2 lat. Plus oraz Orange nie mają swojej ofercie iPhone'ów. Jeżeli mój film podobał Ci się, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę oraz zostaw w komentarzu jakiś ślad.